Cześć! Święto zakochanych kojarzy się najczęściej z kwiatkami, serduszkami, z czymś bardzo przyjemnym, z randkami. Oczywiście tak jest, ale biorąc pod uwagę powiedzenia, jakie często towarzyszą okazywaniu miłości czy opisywaniu miłości, to stwierdzenia stracić dla kogoś głowę, wyrywać komuś serce, oddać komuś serce, czy sprawić, że komuś serce rozpadło się na milion kawałków. Dlatego dzisiaj stwierdziłam, że właśnie taką drogę obiorę i pokażę Wam taką bardziej mroczną charakteryzację inspirowaną właśnie tymi stwierdzeniami. Dlatego dzisiaj oddaję Wam moje serce. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać taką charakteryzację, to zapraszam do oglądania dalej. Charakteryzację rozpoczynam od pokrycia całej mojej twarzy oraz szyi i dekoltu farbą. Jest to farba Supra kolor Krolanu, biała farba. I nakładam ją za pomocą gąbeczki, a następnie przypudruję ją białym cieniem. Jest to biały matujący cień, biały matowy cień firmy Inglot. Teraz stworzę sobie nakrycie głowy z puszka. Po prostu jest to jakaś taka etola, narzutka, z futerka i z naszyjnika. A spędzi noc. Teraz przyjemniej się będzie pracować, już ładniej to będzie wyglądać. Teraz przejdę do makijażu oczu. Najpierw na powiekę nakładam bazę pod cienie, Paint Pota z Maca. Całą powiekę górną i dolną pokrywam czerwonym cieniem, jest to cień Inglota. Ponieważ ta czerwień wydaje mi się zbyt różowa przy tych soczewkach, sięgam po róż w takim czerwonym odcieniu, łączę go troszkę z brązem i poprawiam makijaż. Następnie sięgam po czarny eyeliner, jest to eyeliner z Pierre Rene i obrysowuję całe oczy wokół i podkreślam również linię wodną
po czym rozcieram tą kreskę, robiąc takie delikatne smoky jaj. Makijaż oczu już skończony, teraz przyklejam sztuczne rzęsy, są to rzęsy z Essence i przyklejam je na klej Duo. Teraz tuszuję rzęsy tuszem Day Real. Czas na modelowanie twarzy. Modelowanie wykonam pędzlem Glam Brush T13 i bronzerem z Inglot 505. Następnie róż. Róż to będzie ten czerwony odcień. Jest to paletka Krolan. Teraz czas na brwi. Brwi bardzo delikatnie podkreślę jakimś czarnym cieniem. Nie chcę tutaj przesadzić, bo nie chcę, aby one były w centrum uwagi. Usta krwisto-czerwone. Najpierw podkreślam je konturówką. Jest to konturówka Avon True Red. Że to chociaż troszkę wyjdzie równo, ponieważ średnio widzę w tych soczewkach. I teraz na całość nakładam czerwoną, taką bordową pomadkę. Jest to pomadka z paletki Lip for Lipstick Sleek. Czas na krwawe łzy. Najpierw cieniutkim pędzelkiem, czarnym cieniem podkreślę tą okolicę, gdzie chcę, aby moje łzy krwawe płynęły. Nadam takiego jakby cienia, a później dopiero nałożę krew. Nakładam krew. Jest to krew firmy Krolan, ta ciemniejsza.
Teraz przechodzę do tej bardziej krwistej części. Wyjęłam już moje serce z lodówki. Teraz muszę je wyjąć z mojej piersi. Serce teoretycznie jest w środku, jedna komora jest większa, bardziej zachodzi na lewą stronę, dlatego też opiemy się zawsze w ten sposób, ale że nie będę schodzić zbyt nisko, dziurę sobie zrobię tutaj. Nie, nie to pokazać, muszę jeszcze niżej. O. I jak to zrobić? Przygotowuję sobie płynny lateks, chusteczkę higieniczną, którą porywam na takie drobne kawałeczki, czarną farbę, czerwoną farbę, krew i w zasadzie to będzie wszystko. Jeszcze patyczki się przydadzą, to takie kosmetyczne. Najpierw pokrywam wybraną część lateksem, przyklejam do niego chusteczki, a później pokrywam je znowu lateksem, tworząc dziurę w mojej klatce piersiowej. Teraz trzeba poczekać, aż lateks zaschnie. Można przyspieszyć proces używając suszarki. Ja chwilkę poczekam i za chwilę do Was wracam. Ponieważ lateks jest cielisty, muszę wrócić do białej farby i pokryć nią ten lateks. Teraz czarną farbą pokrywam dziurę, czyli to, co jest w środku. Bordowym cieniem ja użyję tego z paletki Sleek. Jaka to jest paletka? Respect? Respect. I tym cieniem robię delikatne sińce wokół rany. I oczywiście krew, to jest podstawa tutaj. Pokrywam dłoń białą farbą, krwią oraz krwią pokrywam serce
i za momencik do Was wracam. I to już wszystko. Tak prezentuje się ta mroczna charakteryzacja. Serce, widzicie, serduszko, przeźroczyste, takie bardzo wygląda jak wątroba i bardzo brzydko pachnie. Ono jest wykonane z tej masy żelatynowej, którą używa się takimi domowymi sposobami do charakteryzacji, czyli woda, gliceryna i żelatyna spożywcza. Do tego dodałam odrobinę, parę kropel mojej krwi, tej sztucznej, która po mnie spływa, i wsadziłam ten kształt, który uzyskałam w woreczku, do zamrażarki. Tam stwardniało i właśnie obrało taką formę, którą prezentuję Wam teraz. Mam nadzieję, że taka mroczna interpretacja walentynek Wam się spodobała. Jest to No, moje serce się rozpada na milion kawałków. Dobra, wracając już do tematu, tą charakteryzację dedykuję przede wszystkim tym nieszczęśliwie zakochanym. Mam nadzieję, że odnajdziecie swoją drugą połówkę i wszystko się w Waszym życiu poukłada. Ja póki co oddaję Wam moje serce i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!